Myślę, że oglądaliśmy dzisiaj dobre spotkanie, szybkie, udział zespół, który jest na dzień dzisiejszy lepszym zespołem niż Śląska ma więcej atutów ofensywnych, co dzisiaj potwierdził. Staraliśmy się dążyć do wyrównania na tyle, ile nam pozwalały możliwości przede wszystkim ofensywne. Wiadomo, że jeżeli obrona przyjmuje dużo więcej ataków od przeciwnika, ten procent utraty bramki jest większy. Także wygrana Wisły, trzeba powiedzieć szczerze, zasłużona. Śląsk się przygotowuje do następnego meczu z Bełchatowem. Wrócą po kartkach Szewczuk i Sotirowicz. Na pewno ta nasza linia ofensywna ulegnie wzmocnieniu, nie co ukrywać. Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa Wiśle Pierwsze zwycięstwo, oczywiście chcę powiedzieć tak, żeby wygrać trzeba było wyżej, no to trzeba było wykorzystać te okazje, które mieliśmy. Oczywiście żeśmy dużo okazji nie wykorzystali. Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz. Chcieliśmy tą różnicę bramkową zrobić już w pierwszej połowie. Niestety nam się to nie udało. Trafiliśmy na zespół, bo wiedzieliśmy, Śląska Wrocław, który po dwóch remisach, trudnych meczach i w Legii Warszawskiej i w Ruchu Chorzów. Zespół, który jest dobrze zorganizowany, szczególnie w odbiorze piłki. Oczywiście nie postraszyli nas za bardzo ofensywnie, no ale będzie też trochę niebezpieczny przy tych stałych fragmentach gry. Ja tylko chciałem powiedzieć, że niewykorzystane te okazje nas spowodowały, żeśmy nie wygrali więcej. Zespół zasłużył na zwycięstwo. Kilka było udanych kombinacji ofensywnych, takich, które by się chciało często oglądać. Szybkich, zdecydowanych. Brakowało może tego ostatniego podania, które by zadecydowało o tym, żebyśmy dokładnego, szczególnie ostatniego podania, które by zadecydowało o tym, żebyśmy strzelili więcej bramek. Także gratulacje za zespołu. Bardzo ważny mecz, bo czytałem dużo w mediach, że się pisało o Lechu, o meczu z Lechem Poznań, a mniej o meczu ze Śląskiem Wrocław. Wczoraj też mieliśmy trochę pecha, bo Lisa Bach, który był kompletnie zdrowy, no niestety na treningu doznał kontuzji i dzisiaj nie był w 18, nareszcie też zauważyli chyba. Ale żałujemy też, że oczywiście Sobolewski dzisiaj nie mógł zagrać z nami, ale to już jest przeszłość. Dużo zmian zrobiliśmy, szczególnie w środkowej linii, bo od mojego przybycia tutaj znowu po raz pierwszy zagrał Diaz w linii pomocy. Od początku meczu zagrał Irsak, no i myślę, że zdali egzamin, zagrali dobrze. Także bardzo mnie cieszy ten zwycięstwo. Dziękuję. Wiecie panowie, to, znaczy, widzieliście, no to nie trzeba akurat kopać piłkę, czy grać w piłkę, żeby to zobaczyć. Jest jak jest na dzień dzisiejszy, jest to sprawa tylko i wyłącznie moja do uregulowania. Będziemy to starali się, mówię, wyprostować w następnych meczach poprzez powrót zawodników w następnym meczu. Piłka nożna oprócz na tyle, ile się da dobrej organizacji, zaangażowania, co jest rzeczą, powiedziałbym, mówię o zaangażowaniu, rzeczą dla mnie naturalną. Organizacja w pewnym momencie z takim zespołem jak Wisła, myśląc o korzystnym rezultacie na wyjeździe, no, trzeba strzelić jedną bramkę. My w tym meczu staraliśmy, jeszcze raz powtórzę, się grać na tyle, ile mamy potencjał przede wszystkim ofensywny.
Trochę jestem, powiedziałbym, niezadowolony, to co mówiłem przed meczem, z takich prostych błędów technicznych, gdzie wcześniej nie miało to, tego miejsca. Także, także uważam, że szukamy, też to nie jest żadnym sekretem, zawodników kreatywnych. I myślę, że trzeba jak najszybciej, powiedzieć sobie szczerze, zapewnić sobie byt ligowy i budować zespół, co staramy się robić już teraz pod kątem przyszłego sezonu. Nie, tak uważam. Tak. Nie, tu nie ma co. To, nie wiem, ja nie będę się tutaj w cudzysłowie kozaczył. Jest sytuacja na pewno niekomfortowa, ale też nie tragiczna. Nie zostały dwie kolejki do końca, tylko kilka kolejek do końca. I myślę, że trzeba w tym najbliższym meczu, mówię, z Bełchatowem i dalej zdobyć 3 punkty, co jesteśmy w stanie oczywiście osiągnąć. A później, nie wiem, 32, 3, 4 punkty, ile daje do utrzymania. Zresztą ja nigdy na ten temat nie rozmawiałem z zawodnikami, ani nie wybierałem jakiejś presji na odprawach. My gramy. Staramy się grać w każdym meczu na tyle, ile w danym dniu pozwala nam dyspozycja i nasza sytuacja kadrowa. Także na dzień dzisiejszy nie mamy szans. Może w jednym meczu, ale na dłuższą metę rywalizować z zespołami, które walczą o mistrzostwo, ale do czasu. Nie, było to wygrany pojedynek, był 1-1. W bocznej strefie, mocna centra i nie można mieć pretensji, naprawdę będziemy na pewno wymagać i mieć pretensje do zawodników w innych sytuacjach. Tutaj nie mogę mieć pretensji. Wiemy, że przede wszystkim Marek jest to zawodnik bardziej pożyteczny na boku pomocy, prawda? Liczyłem na jego szybkość, dynamikę. Chłopiec wraca po poważnym urazie. Myślę, że te treningi, które wcześniej odbył z nami i teraz te kilkanaście minut tylko i wyłącznie wpłyną dobrze na jego morę. Nie, to jest tylko kwestia czasu. Myśmy się praktycznie porozumieli i on już wcześniej zgodził się na nasze warunki. Zresztą wiedział, jaka jest opinia na mój temat. W momencie, jak on odniósł uraz, to on wiedział, że będziemy chcieli z nim przedłużyć umowę. Także to była tylko kwestia, powiedziałbym, odroczenia w czasie. Znaczy, nie, oczywiście chyba każdego trenera, tylko że ja faktycznie, tak niektórzy trenerzy mówią, że nie lubią przegrywać, a kto lubi przegrywać, prawda? Tylko że jest u mnie jest inny poziom, że ja się nie nauczyłem przegrywać, bo taka jest różnica. I nie akceptuję porażek, mimo że to jest sport, nie akceptuję porażek. Aczkolwiek trzeba oddać, jak jest lepszy przeciwnik, no to trzeba oddać. No ale ja zawsze uważam, że zawsze można. No, zawsze można.